wyjaśniałam te stanowiska globalne. Do każdego innego sportu, również w golfie, bardzo ważna jest rozgrzewka przed grą. Czas spędzony na driving range pomoże nam ocenić, w jakiej kondycji jesteśmy danego dnia, uniknąć kontuzji, a także sprawi, że będziemy pewniejsi wychodząc na pole. Rozgrzewkę zawsze zaczynamy na greenie, gdzie wykonując kilka uderzeń przekonamy się o tym, jak twarde są greeny oraz jakiej prędkości greenów możemy spodziewać się na polu. Po rozgrzewce na greenie przechodzimy na tee, gdzie po wykonaniu kilku ćwiczeń rozciągających możemy zacząć uderzenia kijami. Zawsze zaczynamy od kijów najkrótszych, są żelaza najkrótsze, tak jak na przykład żelazo numer 9. Przechodząc do żelaza od długości średniej aż po drewno. Rozgrzewkę kończymy zawsze wykonując kilka uderzeń kijem, którego będziemy używać na pierwszym tee na polu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.